Witam. Wiele osób prosiło mnie, abym nagrał film o tym, jak przeprowadzić proces destylacji. Film zostanie podzielony na dwie części. W pierwszej pokażę Wam, jak wygląda proces pierwszej destylacji, natomiast w drugiej części zajmiemy się podziałem destylatu na frakcje. Zapraszam. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, że destylacja alkoholu w Polsce jest nielegalna. Nawet na własny użytek nie można produkować bimbru lub innych trunków powstałych z fermentacji owoców, zbóż i cukru. Do alembika trafi wino typu Chateau Diabol rocznik bieżący, totalnie niepijalne, także więcej pożytku będzie z niego po destylacji. Otwieramy 12 butelek i wlewamy zawartość do alembika. Włączamy grzanie i montujemy wszystkie elementy alembika. Podłączamy dopływ zimnej wody do chłodnicy. Zimna woda powinna zostać podłączona na dole chłodnicy, natomiast odpływ ciepłej wody podłączamy na górze. Po zamontowaniu wszystko powinno wyglądać jak na filmie. Zanim wywar w alembiku osiągnie odpowiednią temperaturę, 80 stopni Celsjusza, czas na trochę teorii. Destylacja alkoholu jest możliwa, dlatego że temperatura wrzenia alkoholu jest niższa niż temperatura wrzenia wody. Podczas całego procesu wywar, który jest umieszczony w tak zwanym naczyniu warzelniczym, czyli naszym alembiku, podgrzewamy do temperatury około 80 stopni Celsjusza. Gdy ta temperatura zostanie osiągnięta, przykręcamy grzanie. Stabilizujemy temperaturę tak, aby utrzymywała się na tym poziomie. Przy całego procesu destylacji będzie ona stopniowo wzrastać. Na początku destylacji będziemy odbierać alkohol o mocy około 65%, natomiast pod koniec będzie on miał około 20%. Dzieje się tak, dlatego że razem z upływem czasu w alembiku jest coraz mniej alkoholu, a przy stopniowym wzroście temperatury wzrasta ilość pary wodnej i tym samym spada moc odbieranego alkoholu. Ostatnią czynnością, którą należy wykonać przed przystąpieniem do odbioru alkoholu, jest uszczelnienie alembika. Robimy to z masy powstałej z połączenia mąki żytniej i wody. Dokładnie uszczelniamy wszystkie połączenia. Należy pamiętać również o uszczelnieniu termometru, jeżeli taki posiadacie. Ustawiamy również przepływ wody do chłodnicy. Nie powinna być ona zbyt duża, ponieważ grozi to przelaniem wody w chłodnicy i zalaniem mieszkania, jak również nie powinna być za mała, gdyż nie będzie w stanie zmienić stanu skupienia alkoholu z lotnego w ciekły. Odbiór ciepłej wody powinien wyglądać tak jak na filmie. Temperatura w alembiku osiągnęła około 80 stopni Celsjusza i rozpoczął się odbiór alkoholu. W tym filmie nie będę się skupiał na temperaturze, ponieważ termometr, który posiadam, jest kiepskiej jakości i nie nadaje się do tego celu. Polecam zaopatrzyć się w termometr elektroniczny. Przy odbiorze alkoholu będę kierował się mocą odbieranego alkoholu i szybkością odbierania. U mnie jest to zazwyczaj około 2-3 kropel na sekundę, czyli około pół litra na godzinę. Zaczynamy destylację. Jest godzina 14, więc będziecie mieli rozeznanie, jak dużo czasu potrzeba, aby przeprowadzić cały proces destylacji. Alkohol, który uzyskujemy na początku destylacji, ma moc 65%. Pamiętajmy, że podczas pierwszej destylacji należy odlać pierwsze 50 do 100 ml tzw. ślepotki. Jest to alkohol metylowy, który jest trujący. Ma on temperaturę wrzenia niższą niż alkohol etylowy, dlatego odbieramy go na początku destylacji. Jeżeli temperatura w alembiku jest ustabilizowana, pozostaje nam czekać, aż odbierzemy cały alkohol. Pokażę Wam, jak wygląda ilość i moc odbieranego alkoholu w czasie trwania tego procesu. Jest godzina 14:30, więc minęło już 30 minut. Moc odbieranego alkoholu nieznacznie spadła i wynosi obecnie 60%. Odebraliśmy około 200 ml alkoholu. Po godzinie, od początku destylacji, moc odbieranego alkoholu spadła do 55%. W tym czasie odebraliśmy około pół litra alkoholu. Jest godzina 15:30. Moc odbieranego alkoholu spada proporcjonalnie i wynosi w tej chwili 50%. Odebraliśmy niecałe 650 ml alkoholu. Otrzymany do tej pory alkohol ma moc 60%.
Po 2,5 godzinach od początku destylacji odbieramy alkohol o mocy 40%. Odebraliśmy około 1,2 litra alkoholu. Jest godzina 18. Kończymy pierwszą destylację. Moc odbieranego alkoholu wynosi obecnie 20%. Można kontynuować odbiór do zera, ja jednak zazwyczaj kończę przy 20%. Odebraliśmy łącznie 2 litry alkoholu o mocy 40%. To tyle, jeżeli chodzi o przebieg procesu pierwszej destylacji. W następnej części zajmiemy się drugą destylacją, podczas której będziemy dzielić odbierany alkohol na frakcje. Ma to duże znaczenie, jeżeli będziecie wytwarzać alkohole takie jak whisky, rum, brandy, bądź alkohole z nastawów owocowych, które będziecie leżakować w beczce dębowej. Zapraszam do drugiej części. Jeżeli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i napisz jakiś komentarz. Zachęcam również do zasubskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam.